całość na moją komendę. Baczność! Na prawo! Bacz! Stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem żołnierza polskiego, aby w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Kerwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płoskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana, salwa honorowa! Kompania, marsz! Drugi szereg, krok w tył, marsz! Kolby, rozum! Na pas, broń! Do salwy honorowej! Trzema! Ładą! Salwą! Pol! Ładą! Salwą! Pol! Ładą! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Przyspiesz! Broń! Kolby! Złóż! Drogi szereg! Droga wprost! Marsz! Pismo w tej sprawie zatwierdzające treść apelu pamięci otrzymałem w dniu wczorajszym w godzinach porannych. Chciałbym także dodać, że co zrozumiałe, z różnych przyczyn związanych z wiekiem i stanem zdrowia nie wszyscy kombatanci mogą brać czynny udział w obchodach uroczystości na terenie powiatu próżborskiego, jednakże mieszka ponad 70 osób walk weteranów o niepodległość.